znak krzyżyka D obejrzał EM do ściany. To wszystko zaczyna wyglądać bardzo źle. Jeden spytałem K i pana Morawieckim, kto ostatecznie zapłaci za czołgi, które Polska przekazała Ukraińcom. Mówimy o setkach milionów złotych. Podobno Unia miała sypnąć groszem i pomóc Polsce. W odpowiedzi kancelaria pana premiera przekierowała mnie do ministerstwa pana ministra Omblaszczak. 2M w swojej odpowiedzi przekierowało mnie z powrotem do pana premiera i zasugerowało jednoczesny kontakt z Ministerstwem Aktywów Państwowych MAP. Poszedłem tym tropem. 3 MAP Google odpowiedziało mi, że nie posiada informacji. W pseudonim. Zaczyna się robić ciekawie, pomyślałem. 4. Zwróciłem się zatem z grzecznym zapytaniem do pana prezydenta Andrzej Duda, kto konkretnie w Polsce nadzoruje i kontroluje koszty i zasady przekazywania czołgów Ukrainie. Przycisk SOS i teraz uwaga. Właśnie otrzymałem odpowiedź od pana prezydenta, iż prezydent nie posiada żądanych informacji. Strzałka w prawo wygląda zatem na to, że ani KPRM, ani MON, ani MAP, ani pan prezydent nie znają odpowiedzi na podstawowe pytania dotyczy przekazywanego polskiego uzbrojenia Ukraińcom. Jeśli zatem środowisko i politycy PiS nie znają odpowiedzi, to kto zna? Strzałka w prawo Polsat News, Tywyn, Radio. Może państwo zainteresujecie się tematem ponad podziałami, bo to wszystko. Czerwone serce zaczyna dziwnie wyglądać. Czerwone serce Polska. Zaczyna dziwnie wyglądać. Czerwone serce Polska.